16 czerwca wspominany jest błogosławiony Donizetti Tavaris Djalima, prezbiter. Donizetti urodził się 3 stycznia 1882 roku w środkowo-wschodniej Brazylii. Był bardzo utalentowany muzycznie. Jego ojciec, również utalentowany muzyk, zapewnił mu podstawowe wykształcenie muzyczne, jednak już jako 12-latek Donizetti musiał sam zarabiać na własną naukę. Robił to ucząc muzyki kleryków i będąc organistą kościelnym. Bieda wydłużyła jego czas przygotowania się do przyjęcia święceń kapłańskich. Zanim je przyjął 12 lipca 1908 roku, kilka lat studiował prawo. Posługę kapłańską rozpoczął w wieku 28 lat. Następnie pracował w kilku parafiach na terenie Brazylii. Przez ostatnie 35 lat życia Donizetti był proboszczem w mieście Tambaú w stanie São Paulo w południowo-wschodniej części Brazylii. Ksiądz Donizetti pracował w Brazylii w czasie, gdy kraj uwalniał się od praw niewolniczych, a bardzo zagmatwana sytuacja rodziła niesprawiedliwość i wyzysk, zwłaszcza najsłabszych. Był gorliwym i oddanym kapłanem. Wiele czasu poświęcał na modlitwę, szczególnie czcił Matkę Bożą, ale równocześnie nigdy nie rezygnował z obrony praw ubogich i robotników. To przysparzało mu wielu problemów z ludźmi bogatymi i przedsiębiorcami. Był niesłusznie oskarżany o podżeganie do rewolucji. Swoim postępowaniem przeprowadził jednak swoistą rewolucję miłości. W Tambaú założył hospicjum świętego Wincentego a Paulo dla osób starszych, pozbawionych środków do życia, także Stowarzyszenie Ochrony Macierzyństwa i Dzieciństwa, przedszkole dla dzieci, ośrodek dożywiania dla ubogich, klub robotniczy dla pracowników fabryk, drużynę piłkarską dla młodzieży i zespół muzyczny dla uzdolnionych. Ludzi młodych, którzy zawsze byli mu bliscy, przygotowywał do podjęcia studiów i nauki zawodu. Donizetti sam żył w skrajnym ubóstwie, ale był tak dobrym administratorem parafii, że powiększał jej majątek i rozdzielał go wśród ubogich. W pracy pomagali mu członkowie zgromadzeń męskich i żeńskich, które powołał do istnienia. Ksiądz Donizetti obdarowany był nadzwyczajnymi darami, ale nie przywiązywał do tego zbyt wielkiej wagi. Jego dojrzałość duchowa objawiała się tym, że wielkodusznie przebaczył oszczercom i ludziom źle do niego nastawionym. Po ojcowsku troszczył się też o powierzonych sobie parafian. Ludziom obciążonym nadmiernymi troskami o podstawowe środki do życia potrafił wszczepić nadzieję i radość życia, udzielając konkretnej pomocy. Ksiądz Donizetti zmarł w Tambaú 6 czerwca 1961 roku w wieku 79 lat. Już za życia był uważany za świętego, a beatyfikowany został 23 listopada 2019 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Donizetti na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.